Witam serdecznie. Dzisiaj będzie filmik na temat kolejnej perełki architektury. Na temat perły, która jest jedną z najgorszych, największych badziewnych pereł, jakie mamy w grze Forge of Empires, obok może Koloseum, czyli Notre Dame. Także jest to jedna z najgorszych pereł i właściwie zbyt wiele tutaj nie będę miał do powiedzenia oprócz krytyki, no ale coś tam powiemy na ten temat. Notre Dame jest perłą z epoki rozkwitu średniowiecza. Wygląda też tak średnio, mogli lepiej ją zaprojektować. Wielkość ma 4×6. No i tutaj wiadomo, tyle towarów potrzeba, żeby ją postawić, natomiast nie warto w ogóle stawiać tej perły i odradzam ją każdemu, no oprócz kolekcjonerów lub osób, które stawiają tą perłę dla tak zwanej beki. I tyle w temacie. No, jeżeli chodzi o premię, mimo wszystko przyjrzymy się. Ma premię do produkcji i zaopatrzenia. Teoretycznie taka premia jest też na przykład w perle zamku Himei, ale jest jedna mała różnica, a właściwie duża różnica. Notre Dame daje dużo mniej tego zaopatrzenia niż zamek Himei. Dlatego nawet jak wbijemy to Notre Dame na level 80, to będziemy dostawali raptem troszkę mniej niż niespełna 100 tysięcy zaopatrzenia na jeden dzień. Także jest to po prostu nic i kompletnie nie jest to warte. Nie jest to warte inwestycji ze względu na młotki, tak zwane młotki. Drugą opcją jest tutaj zadowolenie, która przy obecnym stanie gry kompletnie nie jest nam potrzebne, ponieważ tego zadowolenia wystarczająco dużo łapiemy z różnych eventówek, z jakichś tam budynków dających bonus do walki, na przykład z karuzeli i innych rzeczy. Jak stawiamy winnice, to też terakotowe, to też jakieś zadowolenie, czy tam towarowe pociągi, nie tylko towarowe, po prostu wagony pociągów. Po prostu teraz nie ma żadnych problemów z zadowoleniem, dlatego nie ma sensu żadnej perły stawiać w celu posiadania jakiegoś zadowolenia. Ponieważ, no chyba, że tam początkowe konta czasem mogą mieć jakieś tam malutkie problemy z zadowoleniem, ale wraz z ogarnianiem kolejnych eventów, kolejnych budynków, wszystko to się ładnie normuje. Natomiast jak postawimy Alcatraz, to wtedy zazwyczaj już nie ma żadnego problemu z tym. No ale zadowolenie daje to Notre Dame. Widać ile daje na 80 levelu, 11 tysięcy, więc to też jest śmieszna liczba. Także ta perła nie jest, nawet w przeszłości nie była dobra, nie stawiało się jej, nie warto było stawiać, natomiast obecnie to już w ogóle jest kompletna porażka. No i właściwie to tyle na ten temat. No, mógłbym tutaj powiedzieć, czy to jest najgorsza perła w grze, czy może być jeszcze gorsza. No może być jeszcze gorsza, najgorsza to chyba jest Koloseum. Tak, taki mój osobisty faworyt, ze względu na to, że jaki jest olbrzymie Koloseum i bezużyteczne. Natomiast no, Notre Dame jest mniejsze, ale tak samo jest to beznadziejna perła. Nie warta stawiania, dlatego zdecydowanie odradzam ją stawianie komukolwiek, chyba że ktoś po prostu kolekcjonuje perły lub stawia to dla beki. Tak samo jak niektórzy stawiają wyrocznie, czy tam Koloseum, czy niektóre inne tego typu perły. No to tyle, dzięki za uwagę, pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmików.